prostu musimy w końcu się przekonać, jakie są ceny. Troszkę drożej. Trzy razy. No na czymś takim to jeszcze nie jeździłem. A zmieniliśmy nasze plany, ponieważ pogoda w górach. Matko, Monia, co znowu warzywniak otwierasz? Teraz w zależności jaka konsystencja jest tego pasztetu. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witajcie, jesteśmy na parkingu pod Lidlem, ale oczywiście nie będziemy tu spali. Nie, przyjechaliśmy na nasze pierwsze zakupy w Grecji. Do tej pory ciągnęliśmy na zapasach z Turcji, no ale przyszedł ten czas. Żeby zrobić takie pierwsze, większe zakupy. No i zobaczymy, czy jest tu tak drogo. No na pewno drożej niż w Turcji, ale czy aż tak drogo? No właśnie, każdy nam mówi, że będziemy musieli głębiej sięgnąć do naszego portfela. No ale czy tak będzie? Razem się przekonamy. Przekonamy się. Przyjechaliśmy do miasteczka Lamia. Są tutaj podobno trzy Lidle. My jesteśmy w tym pierwszym od strony Termopili, tam na gorących źródełkach, co ostatnio staliśmy. Wydarzyło się tam jeszcze sporo rzeczy. Sporo było komentarzy, czy przejadę się na rowerze szlakiem tego zdrajcy Efialtesa. I słuchajcie, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Zobaczcie, jaką miałem przygodę. No na czymś takim to jeszcze nie jeździłem. To będzie dopiero zabawa. Hey ho, let's go! Hey ho, let's go! Muszę wam powiedzieć, że rewelacja po prostu. Takie odległości można momentalnie przemierzać, że są. Kalimera! Newborn! About 1 hour! Świeżo urodzone. Godzinę temu. Jakie maleństwo. Thank you. Ojejej. Mama. Mama. No. Good day for him. Five babies. Five babies, yeah, good day, yeah. Wow, ale już daleko wyjechaliśmy. Wow! The ocean line was here. Was here, yeah. Like this road. Yeah, like this road. Yeah. Unbelievable, isn't it? It's really unbelievable. The sea is over there now, and the used to was like that. This is all soil from the mountains. Yeah. Come down. That's why they've got fields now, because it's the ground is rich with all the minerals. Perfect soil from the mountains. Perfect soil. Yeah. There are a lot of areas like this. Wow, we are quite high now. Yeah. Cool. There is a lot of battery left. Yeah, 86% I've got. There is, if you go downhill without acceleration, the battery will charge a bit. What is the brand? How it's called? Suron. Suron. Yeah, it's very famous. The guy in the back. Yeah. Got the first one, 5 years old and still perfect. Still perfect? Still perfect. Wow. This is both about how old is this one? 2.5 about. 2.5 years? Yeah. And it's perfect. Really too loud. Ale cudo. Stwierdziliśmy z Ronim, że to jest ziemia hobbitów. No, tak wygląda. Horses and maybe pigs. Yeah, big pigs. Oh. Why here?
Yeah, there. Mhm. Oh yeah, okay. Yeah, there are a lot of wild pigs. This was a pig. Mhm. Okay, maybe we should go hunting. We've got a big campfire. Mhm. Ronnie, thanks a lot for this ride. It was amazing. Yeah, you're thanks welcome. For it was nice you for me too. Day. Thank you very much. Sorry about first crash, but no problem. I hope the bike is okay. Yeah, yeah, of course. Yes, I think that's a toy for crashing. Thanks a lot. Yeah, you're welcome. Niesamowita przygoda, słuchajcie. Polecam, naprawdę. 80 km na godzinę wyciska ta strzałka. Daję radę. Naprawdę super przygoda. Słuchajcie, jak kiedyś będziecie mieli okazję, to na pewno warto spróbować jazdy na takiej mini krosówce, rowerze, nie wiem jak to nazwać w ogóle. 7 kW silnik, także naprawdę do 80 km na godzinę rozpędził się po prostu w kilka sekund. Ale ma dwa minusy. Po pierwsze jest to cena, kosztuje około 4,5 tysiąca euro, a po drugie nie czułem zmęczenia po tej jeździe. Była ta adrenalina, były jakieś tam delikatne endorfinki, piękne widoki, wiadomo, ale nie czułem tej satysfakcji, że przejechałem jakiś dystans, że jestem zmęczony, że sobie zjem, będę musiał odpocząć. Po prostu nic. Siadłem i tyle. Nie musiałem odpoczywać. Także chyba jednak preferuję pedałowanie po górkach, ale przygoda naprawdę super. Ale największym plusem tego wszystkiego było to, że przejechałem się z wielokrotnym mistrzem Niemiec w downhillu. Także było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Mieliśmy dużo tematów do rozmów i ta podróż, mimo że trwała te 2 godziny, to nam po prostu zleciała jak tak, nie, w sekundę po prostu. Wyjechaliśmy i zaraz wracaliśmy. No ale tak to jest, jak ma się o czymś rozmawiać, ma się wspólną pasję, to czas po prostu mija jak szalony. Dobra, starczy tych opowieści, idziemy do Lidla. Po prostu musimy w końcu się przekonać, jakie są ceny. Kończysz to gadanie, Paweł, bo na dworzu taka iście angielska pogoda, a ja tam na ciebie czekam. No dobra, już idę. Próbujemy kolejną pitę. Czyli te greckie ciasteczka. O Jezu, jakie gorące. To jest z serem. Z serem kosztuje euro 39. A z fetą kosztuje euro 29. Pomidorki. Pomidorki są te akurat po euro 69. To chyba są najtańsze, ale wyglądają tak bardzo swojsko, więc spróbujemy. Papryka. Taki miks kosztuje 2 euro, kilogram wychodzi 4, bo tu jest pół kilo. No 4 euro w Turcji, kilo papryki kosztowało jakieś euro 20, więc no troszkę drożej, 3 razy. Gotowane buraki ucieramy i na patelni. Ogórki po 65 eurocentów. Pietruszka, koperek 65 eurocentów. W Turcji kosztowało tak około 30 eurocentów, więc też drugie tyle drożej. No i już tak ładnie nie pachnie. Pewnie na bazarze byłoby lepsze, ale my nic nie mamy, więc musimy zrobić zakupy gdzieś w Lidlu. Sałata 75 centów. Marchewka 95 centów za kilogram. Papryka 2,95 za kilogram. To ta naprawdę jest bardzo droga. W Turcji ona była za grosze. A czerwona kosztuje 3,15 za kilogram. Jedną wezmę. No chleby tak po 2-3 euro w zależności od wielkości, ale my pieczemy swój, także chlebka na razie nie bierzemy. Ziemniaki po 99 eurocentów, ale takie ładne, upieszczone prosto z pola. Pomarańcze takie troszeczkę widać, że prosto chyba z pola po 89 eurocentów. Dla porównania tu mamy po euro 59. Takie wielkie i ładne, ale czy smaczne? Kado 4 euro za kilogram. Bardzo drogo. Dobra, 2 ci Paweł wezmę. Ja nie jem na szczęście, więc nie zbankrutujemy. Ładne jabłuszka po euro 26. Dużo promocji jest, także można wybrać sobie tańszą wersję, droższą. No i cytrynki oczywiście. O, całkiem ładne. I banany. Euro 26 za kilogram. Dawno nie jedliśmy euro 59 za ananasy.
Mamy cały kosz warzyw, teraz trzeba jeszcze wziąć coś do tego, jakieś mięsko, może coś słodkiego. Sos pomidorowy euro 99, 720 ml, duża butla z bazylią. Będzie może jakieś spaghetti grane. Mięso mielone 5,99 za taką paczkę 750 gram. Wieprzowo-wołowe. Chciałam z indyka, ale nie mają. Ryby są dosyć tanie, 12,50 za kilogram dorada na przykład. Tak, także spoko, ale my już robimy mielone z buraczkami, także... Serek wiejski euro 59. Mam nadzieję, że to jest twarożek. Za 2,69 taka paczka. Wina w różnych cenach, słuchajcie. W granicach 3 euro już można kupić butelkę, a my znaleźliśmy super 1,5-litrową butelkę za 2,79. Tak, i bardzo nam smakuje. Fasolka euro 29, 420 gram. Jajka drogie jak nie wiem co, 2,45 za 12 sztuk. No, ogóreczki korniszone za euro 79. Monika już szczęśliwa, ale koszyk naładowaliśmy. No trochę nas to kosztowało. Mieliśmy dojechać dzisiaj w góry do Teb, ale zatrzymaliśmy się w miejscowości Libanates nad zatoczką przy porcie. Jak na razie jest cicho i spokojnie, nie pada, nie wieje. No, a zmieniliśmy nasze plany, ponieważ pogoda w górach nie wygląda najlepiej. Ma padać, mają być burze, także bezpiecznie czujemy się tu, a zresztą jechać wieczorem czy późnym popołudniem to już nie będzie tego efektu, wiecie, widoki, te sprawy. No dobra, ale a propos zakupów, idziemy zobaczyć teraz, ile tego kupiliśmy i ile zapłaciliśmy. Matko Monia, co, znowu warzywniak otwierasz w zatoce? Spożywczy. Czy ma pan kartę Lidla? Nie mam, ale jak są duże zniżki, to... No, tyle tego wszystkiego kupiliśmy, słuchajcie, jest naprawdę sporo warzyw, owoców, mięso, różne produkty. Ja jestem najbardziej zadowolona. Śledzie. A kto o tym pomyślał i kto ci zrobił taką niespodziankę? Ty znalazłeś śledzie, no. A, i jeszcze chciałam wam pokazać jedną rzecz, to już popróbowaliśmy. Majonez belgijski? No, tak. Tak wygląda. I jest po prostu taki podkręcony kielecki. Bardzo dobry. W końcu trafiliśmy na dobry majonez. Jak polski, nie? Mhm. Przepyszny. Trochę zaszaleliśmy, ale tak to już jest, jak po ponad 2 tygodniach człowiek wpadnie do sklepu. Myślałam, że zapłacimy około 200 euro za to wszystko, a wyszło 120. Więc myślę, że suma summarum nie jest aż tak drogo. Choć ceny niektórych produktów było sporo wyższe niż w Turcji na przykład. No wiadomo, że zawsze porównujemy do tego kraju, w którym było taniej, tym bardziej, że spędziliśmy tam 3 miesiące, ale niektóre produkty były nawet tańsze, jak wydaje mi się mięso na przykład. Także... I wino. No, i wino. A, wino. Dokładnie. Teraz największe wyzwanie przed nami. Trzeba to wszystko poukładać, powciskać w nasze schowki. Także wydaje mi się, że jedno pstryknięcie i będzie wszystko gotowe. Jak już kuchnia wysprzątana, to zabieramy się do gotowania. A w dzisiejszym odcinku wspominany już wcześniej pasztet. Wege pasztet. Nie tak całkiem wege. Bardziej wegetariański, no bo musimy użyć 2 jajek. Także co nam jeszcze potrzeba oprócz jajek? Ciecierzyca, soczewica, ciecierzyca, suszone pomidory, cebula, marchewka, słonecznik, ziela angielskie, liść laurowy, peski dyni. Powinien być jeszcze seler i pietruszka, ale nie mogliśmy nigdzie dostać, więc jakoś będziemy musieli się obejść bez tych 2 produktów. Pierwsze co robimy, to musimy ugotować marchewkę. Marchewka powinna być razem z pietruszką, z selerem, no ale jak już wiecie, nie mamy 2 produktów, więc dosypujemy ziele angielskie. Ja wsypuję 5 kuleczek ziela angielskiego i 3 liście laurowe.
I tak to się będzie gotowało, aż marcheweczka będzie miękka. W międzyczasie, jak nam się gotuje marchewka, to podprażymy sobie ziarna dyni i ziarna słonecznika po 1/4 szklanki na patelnię i będziemy prażyć. Nasz pasztet będzie bardzo aromatyczny. Dodajemy kurkumę, oregano, bazylię, kolendrę, kumin, majeranek, cynamon i pieprz. No i oczywiście na fali też będzie w swojej kolejności. A Monika już jest gotowa do... Na plażę. Gdzie na plażę? Ja jestem gotowa do krojenia cebuli. Zastosuję się do Waszych rad, które daliście mi ostatnio. Jedną z nich były okulary do nurkowania, ale niestety takowych nie mam, więc założę przeciwsłoneczne. Ty, Monia, ja mam maskę do nurkowania. Czemu by nie powiedziałaś mi, że chcesz użyć dzisiaj? Że będę nurkować w cebuli? Do pasztetu można dodać 3 szalotki. One są takie dosyć malutkie. My wzięliśmy jedną dużą cebulę, ale chyba będzie za dużo, więc skroję tylko pół. Przecież nie chcemy mieć... Cebularza. No jest lepiej, ale trochę szczypie jednak. Może powinna cebula być jeszcze schłodzona, bo o tym zapomnieliśmy. Takie też były rady, żeby ją włożyć na chwilę do zamrażalnika. Następnym razem wypróbuję jeszcze to. 7 łyżek oliwy i jeszcze jak jest zimna, wrzucamy pokrojoną cebulę, która dalej szczypie w oczy. Do cebuli dodajemy jeszcze posiekane 2 ząbki czosnku. A ja w tym czasie zmielę na wiór naszą podprażoną dynię i pestki słonecznika. Ciekawe jak mi to wyjdzie, ponieważ nie mamy specjalnych noży takich do mielenia kawy albo do pestek, tylko mielimy normalnie nożami, z których się uzyskuje sok. Będzie głośno. Wygląda całkiem spoko. Monia, coś tam ten? Zmieliło się na wiór, a cebula się... Marchewka nam się pali. Oj. Kurde, marchewka nam się pali, bo się woda wygotowała. Szybko ratuj. A już jest miękka na pewno. Sytuacja opanowana. No, trochę się zgrillowała. O, będzie lepsza. Powiedziałabym, że ugotowaną marchewkę trzeba odcedzić, ale no. Naszej nie trzeba. Sama się odcedziła. No taka mądra jest marchewka grecka. No, muszę wam powiedzieć, że te nożyki do soku z owoców to spoko nawet zmieliły te ziarna. Bardzo lubię smak suszonych pomidorów w pasztecie, dlatego dodajemy ich 7 sztuk. Można dodać nawet 8-9, zależy jak kto tam lubi. Tylko trzeba je posiekać oczywiście, nie? No i pomidorków nie blendujemy, żeby po prostu były takie małe kawałki, więc Paweł je pięknie posieka, ale nie na wiór. Nie na wiór. Kurczę, Paweł kroi te pomidory po prostu jak rasowy szef kuchni. Chyba musisz częściej gotować. No chyba tak. Ty tam cebulę, Moni. Szef. Halo. Ja tu muszę trzymać nadzór w kuchni, bo jak po prostu czegoś nie dopilnuję, to mamy grillowaną marchewkę na przykład. Suszonych pomidorów w oliwie nie musimy odcedzać. Ja lubię na przykład bardzo smak oliwy z pomidorków, dlatego po prostu dodaję tak jak jest. Dodajemy. No w końcu przechodzimy do sedna sprawy. Mieszamy wszystkie składniki. I tak oto dodajemy szklankę soczewicy i szklankę ciecierzycy, którą muszę wyłowić. Razem z tym sokiem. No to zobaczymy, może trochę dodamy, jak będzie pasztet zbyt gęsty. Ale na razie dodam bez. Mielony słonecznik i dynia, pół łyżeczki oregano, pół łyżeczki kurkumy, łyżeczkę majeranku, pół łyżeczki kolendry, szczyptę kuminu, pół łyżeczki bazylii. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale zapach już jest niesamowity. Z samych tych przypraw, które przed chwilką dodaliśmy. Nie, Moni? Zapomniałam jeszcze dodać łyżeczkę słodkiej papryki. Monika, jeszcze o czymś zapomniałaś. O czym? O soli. Aha, o soli. No i byłoby na fali. Na fali. Pasztet musi na fali być, Moni. Ile soli? Łyżeczka?
O, spróbujemy. No i teraz wszystko trzeba zblendować. Tak jak Wam mówiłem na początku, po zblendowaniu wszystkiego dopiero dodajemy pomidory. Po to, żeby w tym paszteciku były takie delikatne kawałeczki pomidorków, żeby tak przełamywać ten smak. Następnie dodajemy dwa jajka, bez skorupek oczywiście, chyba że ktoś lubi. To już indywidualna sprawa. Teraz w zależności jaka konsystencja jest tego pasztetu, to można jeszcze, żeby go zagęścić, jak jest za rzadki, dodać trochę bułki tartej oczywiście. Bułkę tartą dodaję na oko, po prostu widzę jaka jest struktura mojego przyszłego pasztetu. Nie czasem może być łyżkę, za rzadki. Czasem dwie, czasem trzy. Tak jest. Nie więcej, żeby nie był bardzo bułkowy. Mniej więcej tak musi wyglądać masa naszego pasztetu, że tak powiem. Jak widzicie, nie jest aż tak lejąca, ale też nie jest aż tak bardzo gęsta. No i oczywiście keksówkę wykładamy papierkiem i to wszystko teraz nakładamy do naszej foremki. Ostatni szlif. Widelcem robimy takie ładne rowki, żeby nasz pasztecik ładnie wyglądał. O. Czasami się pomidorki w te rowki zaplączą. Delikatnie powinno się teraz wierzch pasztetu zmoczyć oliwą i używam do tego pędzelka. Na wannie nie mam. Także po prostu chyba poleję delikatnie na środek i on sobie tam spłynie. Nie on, tylko ona, bo to ona. Oliwa. No i tak ją tu rozleję po tych wszystkich kanalikach. Pasztet pięknie się świeci i trafia do piekarnika. Rozgrzewamy do 200 stopni i pieczemy przez 45 minut. Teraz najgorszy moment. Musimy czekać 45 minut, aż pasztet będzie gotowy. Zjemy go dopiero na śniadanie, także widzimy się w sumie dla Was za chwilę, dla nas jutro. My korzystamy z okazji, że wan jest cieplutki, nagrzany, idziemy pod prysznic. No i odpoczywamy po tym ciężkim dniu, pełnym pracy. Nie jest łatwo zrobić pasztet w wanie. Jak widzicie, fura zmywania. Trochę wody też trzeba zużyć, ale dzięki temu, że w Grecji jest jej pod dostatkiem, to sobie pozwalamy na takie fanaberie. Czekałem na tą chwilę całą noc. Normalnie śnił mi się ten pasztet, aż w końcu nadeszła ta chwila. Próbujemy. Pięknie wyszedł. No. No, całkiem. Paweł tu już wszystko przygotował. Oczywiście z naszym chlebkiem własnoręcznej roboty. I teraz testujemy, jak ten pasztet wyszedł. No nigdy nie robiliśmy go w tym piekarniku. Robiliśmy go kiedyś w domu, ale nigdy w wannie. Jest taki trochę żółty, bo było sporo kurkumy i marchewki. W końcu ta chwila nadeszła. Pycha. Śniadanie było przepyszne. Nie ma to jak specjały własnej roboty. Dużo lepsze niż te ze sklepu. Także zachęcam Was do wypróbowania przepisu na pasztet. A ja chciałam Wam jeszcze wspomnieć, że niedaleko Termopili są jeszcze dwa gorące źródła, które wczoraj odwiedziliśmy, jadąc tu. Jedno jest oddalone o jakieś 5 km. Jest to Psoroneria, źródło żelazowe. Jest dosyć duży basen, w którym można sobie popływać, dosyć głęboki. Ale niestety woda jest sporo zimniejsza, nie jest tak gorąca jak w Termopilach. Do tego padał deszcz, więc no nie za bardzo nas to zachęciło do kąpieli. Drugie źródło to Kamena Wurla. Jest to też źródełko siarkowe, śmierdzi trochę jajem. Są też tam baseny, woda też jest trochę zimniejsza, ale warto te miejsca sobie odwiedzić i porównać, jak będziecie w okolicy. Oczywiście do wszystkich tych miejsc wrzucimy koordynaty pod filmem, także jak będziecie w okolicy, to możecie sobie zajrzeć. My już powoli szykujemy się w dalszą podróż. 3 marca musimy być w Atenach, bo to bardzo ważna data dla nas. Jeżeli się domyślacie, to piszcie w komentarzach, dlaczego akurat ten 3 marca jest taki ważny.
No dziś trochę pogoda się poprawiła, nie pada, świeci słońce, więc mkniemy przez góry. Mam nadzieję, że żadne burze nas nie będą goniły. A jak nas pogonią, to jakoś to przetrzymamy. Już jesteśmy, że tak powiem, zaprawieni w boju. Także dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał nasz pasztecik. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, zostawcie komentarz. No i udostępniajcie znajomym nasze filmy. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, że jesteście. Hejka! Hej. Gdzie trafiło mi się jak ślepej kuzie. Dobra, to nie będę robił Hitlerka. Bardzo lubię smak suszych. 7 łyżek zimnych, znaczy 7. Dobra, jeszcze raz. To sobie przyrumienimy. Jak to się mówi? Odprażymy. Odprażymy?